Uniwersytet Zielonogórski pomimo wakacji nie zwalnia tempa i rusza z kolejnym nowym kierunkiem. Chodzi o długo wyczekiwaną resocjalizację z kryminologią. Ministerialna zgoda na uruchomienie tego kierunku dotarła do władz naszej uczelni 2 dni temu. Do kogo będą to skierowane studia? Przede wszystkim do osób interesujących się motywami, którymi kieruje się przestępca. W planie zajęć pojawią się też takie przedmioty, które pozwolą studentom identyfikować osoby naruszające normy prawa karnego, ich motywacje oraz przestępczy styl życia. Co ciekawe, obecnie największą areną do przestępstw jest internet. To musi się w końcu tak stać, żeby ktoś to weryfikował. I wydaje mi się, że ci ludzie, którzy u nas będą przygotowani właśnie do tej cyber też przemocy, tak? I nie tylko, bo kwestia też naboru, nie wiem, praca z człowiekiem w więzieniu. Tak samo jest istotne tutaj na tym kierunku, dlatego że często my dzieci wychowujemy w szkołach, socjalizujemy, że świat jest piękny, tak? I nic złego się nie dzieje. I później taki młody człowiek przychodzi do pracy i mi jest przykro, jak mi mówi dyrektor, że chce odejść już po miesiącu, tak? A wydaje mi się, że właśnie resocjalizacja z kryminologią rzetelnie przygotuje do wypełniania dobrze tych zawodów. A chodzi m.in. o zatrudnienie w policji. Zielonogórscy stróże prawa deklarują, że są otwarci w ramach współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim na przyjęcie studentów w kierunku resocjalizacja z kryminologią na praktyki. Po to, żeby ci studenci, którzy myślą w przyszłości o założeniu policyjnego munduru, mogli zobaczyć, jak od kuchni wygląda nasza służba. Także jak najbardziej jesteśmy zainteresowani tym, żeby ten kierunek żył, żeby było jak najwięcej kandydatów i żeby jego absolwenci starali się o przyjęcie właśnie do służby w policji. A tak jak tutaj też już mówiliśmy wcześniej, w naszym systemie rekrutacji kilka punktów ekstra można dostać właśnie za ukończenie kierunkowego, za kierunkowe wykształcenie, a ten ukończenie tego kierunku będzie takim wykształceniem. Policja to nie jedyne służby mundurowe, które czekają na nowych funkcjonariuszy z odpowiednim przygotowaniem. Nowy kierunek to też nadzieja dla Straży Granicznej. Siły do pracy, na pewno ta świeżość, ta wiedza, która przybędzie też wraz z taką osobą, zostanie wykorzystana przez naszą formację w sposób na pewno korzystny dla tej osoby, jak i dla formacji. Nie każdy jednak do służby mundurowej się nadaje. Osoby łączące swoją przyszłość zawodową z resocjalizacją i kryminologią muszą się wykazać wyjątkowo silną psychiką, zwłaszcza w kontaktach z osadzonymi w aresztach śledczych. Musimy być odporni i też mieć ten dystans do tego, w jaki sposób realizować swoje obowiązki, swoje polecenia. Ludzie przychodzący do aresztu, szczególnie ci, którzy nie godzą się z takim ich potraktowaniem, no, są osobami trudnymi do rozmów, do korygowania. Nie zawsze jest, nam się to udaje. Też mamy świadomość porażek wielokrotnie, sytuacji, które no, obciążają nas troszeczkę za to, że nie udało nam się czegoś naprawić, ale no niestety tak zbudowany jest ten świat i ludzie też są różni. Dodajmy, że według założeń nowe studia mają trwać 3 lata. Limit miejsc to 60. Więcej na temat samej rekrutacji znajdziecie na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego.